Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie w gorących pytaniach na antenie telewizji w Polsce.pl. Nie da się ukryć, że nie ustają protesty sprzeciwiające się orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. No i nie trudno też zauważyć, że część środowisk opozycyjnych stara się wspierać protestujące kobiety, albo rzeczywiście widząc słuszność ich postulatów, albo po prostu chcąc ugrać na tym coś politycznie, albo jedno i drugie, bo tutaj te dwie kwestie też wzajemnie się nie wykluczają. Można dostrzec też za sprawą tych protestów niektórym politykom wymarzyły się wcześniejsze wybory. I tutaj posłuchajmy wypowiedzi, dwóch wypowiedzi. Pierwsza wypowiedź wiceprzewodniczącego Rady Warszawy z Koalicji Obywatelskiej, pana Sławomira Potapowicza, którego dopytywałem na naszej antenie właśnie o te kwestie. Jest dosyć duża grupa społeczna, dużo podmiotów politycznych i społecznych, które chcą zmiany w Polsce władzy. Przecież o to Ale przecież politycy. Były wybory samorządowe, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory prezydenckie. Według tych wyborów no nadal władza pozostaje w rękach rządzącej większości. Ale ja tego, panie redaktorze, nie podważam, natomiast to nie zmienia. Ale chce pan, przewodniczący, na przykład wcześniejszych wyborów. Tak jest, chciałbym wcześniejszych wyborów, dlatego że dzisiaj jest okres, w którym Prawo i Sprawiedliwość naruszyło mniej lub bardziej szanowany w Polsce kompromis aborcyjny. I to jest przyczynek do tego, żeby dziś bardzo poważnie zastanowić się nad wyborami parlamentarnymi. I kolejny polityk, kolejna wypowiedź, tym razem Szymon Hołownia, czyli lider ruchu Polska 2050. Trzeba skoncentrować się na jednym prostym, konkretnym przekazie. A ten prosty, jasny i konkretny przekaz w mojej ocenie, ja nikomu tego nie narzucam, ale w mojej ocenie powinien być jeden. Nowe wybory. To jest to dzisiaj, czego potrzebujemy i o czym powinniśmy jasno powiedzieć. Nowe wybory. I to jest to hasło, które powinniśmy mieć na sztandarach i to jest to, za czym powinniśmy dzisiaj protestować. Nowe wybory. Bo to wydalać w stosunku do Kaczyńskiego, powtórzę to jeszcze raz, co mówiłem wczoraj, w demokracji znak równości nowe wybory. Nowych wyborów potrzebujemy, przynajmniej według niektórych polityków. Jestem ciekaw, czy moi państwa goście również potrzebują, chcą nowych wyborów parlamentarnych, a są nimi pani poseł Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Witam serdecznie, kłaniam się, dzień dobry. I pan poseł Kamil Bortniczuk, Porozumienie, Zjednoczona Prawica. Panie pośle, również serdeczne dzień dobry. Drodzy państwo, pani poseł, czy zgadza się pani z tym, co usłyszeliśmy przed momentem, między innymi z ust pana Sławomira Potapowicza czy Szymona Hołowni, o tych wcześniejszych wyborach? Czy one są potrzebne? Czy to dobry pomysł w ogóle w tej sytuacji pandemicznej, z jaką mamy do czynienia w tym momencie? Polskie Stronnictwo chciałoby wcześniejszych wyborów, czy po prostu spokojnie poczekać 3 lata do tych kolejnych? To jest political fiction. Oczywiście nie ma możliwości dzisiaj przeprowadzenia wyborów, ale trzeba powiedzieć sobie bardzo jasno, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło przed wyborami prezydenckimi piątkę dla Kaczyńskiego, opublikowałby wyrok Trybunału w sprawie kobiet, nie byłoby żadnej możliwości, aby pan prezydent obecny Andrzej Duda wygrał te wybory. W związku z tym ja też to rozumiem, że czujemy się wszyscy w jakimś sensie oszukani, że kilka miesięcy po wyborach prezydenckich zmienia się strategia PiS-u i wprowadza ofensywnie nowe rozwiązania, nowe ustawy, które tak naprawdę zmieniają Polskę na gorsze, dzielą Polaków i powodują duży niepokój społeczny. Gdyby to zrobiono wiosną, dzisiaj byśmy żyli w zupełnie innej rzeczywistości. Panie pośle, czy pana zdaniem rząd Zjednoczonej Prawicy w jakimś stopniu oszukał swoich wyborców, zmienił swoją strategię, swoją politykę po wyborach prezydenckich, kiedy Andrzej Duda ponownie został wybrany? Czy przychylałby się pan, pewnie nie, no tutaj jasna sprawa, do tych głosów ze strony pana Szymona Hołowni, czy też Sławomira Potapowicza o wcześniejszych wyborach? Jak pan to ocenia? Czy w sprawie oszustwa wyborczego, które posądziła nas pani poseł? No nie, to nie jest prawda, przynajmniej w zakresie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Przypominam, że ten wniosek został złożony jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu po raz pierwszy, jeszcze przed wyborami prezydenckimi, grubo przed wyborami prezydenckimi, pod koniec ubiegłego roku ponowiony już przez nowy Sejm, no bo takie są przepisy zgodnie z zasadą dyskontynuacji. Natomiast jeżeli chodzi o piątkę dla zwierząt, no to nie wiem, czy pani poseł wie, czy nie, ja też nie głosowałem za tą piątką dla zwierząt. Uważam, że to są przepisy kontrowersyjne. I proszę zauważyć, że te przepisy nie zostały ciągle przyjęte i z tego co wiem, jest duża szansa, że przyjęte nie zostaną.
związku z czym tutaj też nie ma co się spieszyć z zestawieniem tezy o jakimkolwiek oszustwie na jakiejkolwiek grupie wyborców. Jeżeli chodzi o te wypowiedzi polityków, czy to pana Szymona Hołowni, czy pana Potapowicza, no to proszę zauważyć, co tych panów łączy. To są politycy po pierwsze poparlamentarni, po drugie opozycyjni. To jest mokry sen polskiej opozycji, ta zmiana władzy, wcześniejsze wybory, wyrwanie władzy ulicą. No przecież mieliśmy już do czynienia z tym kilkukrotnie, to nie jest pierwsza tego typu próba. A ja chciałem państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Niezależnie od tego, że rzeczywiście te wybory, te protesty są, odbywają się na szeroką skalę, że spora część uczestników tych protestów jest szczerze zaniepokojona tym orzeczeniem i szczerze obawia się o swoją przyszłość i o swoje wolności, chociaż tutaj ja twierdzę od dłuższego czasu, że to jest w dużej mierze nasza wina i kwestia tego, że bardzo słabo komunikowaliśmy kwestie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, co za tym stoi, jakie są nasze dalsze kroki, aby uniknąć tych niepokojów. Natomiast też widzimy, że na czele tych protestów stoją właśnie politycy i politycy opozycyjni chcą wykorzystać te protesty do tego, żeby właśnie doprowadzić do zmiany władzy w Polsce w sposób absolutnie niedemokratyczny. Dlaczego niedemokratyczny? Podają media, nawet te na mnie przychylne, że w tych protestach wzięło udział 500 000 ludzi. Każdy, kto obserwuje te protesty, widzi, że znaczna część z tego 500 000 ludzi to są osoby, które dzisiaj jeszcze nie mają praw wyborczych, bo to jest młodzież licealna w dużej mierze, szczególnie w mniejszych miastach. A 500 000 ludzi, szanowni państwo, nawet jeżeli zagłosowaliby wszyscy na jedną listę, to jest w Polsce za mało, żeby brać udział w podziale mandatów w wyborach demokratycznych. Więc jeżeli ktoś mówi, że z faktu, że 500 000 ludzi, z czego znaczna część to są osoby niepełnoletnie bez praw wyborczych, wyszła na ulicę, należy domniemywać znak równości, jak to mówił pan Hołownia, z nowymi wyborami, jeszcze posługując się przy tym hasłem, które nie tylko z kulturą polityczną, ale z kulturą ogólnie nie ma nic wspólnego i ktoś wyciąga wniosek, że to ma oznaczać nowe wybory, no to najzwyczajniej w świecie śni. Często było też tak w przypadku protestów, które wcześniej się przydarzały po 2015 roku, i tutaj zwrócę się do pani poseł, że pomoc polityków, pomoc ze strony opozycji, szczególnie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w ogóle, czy też Lewicy w jakimś stopniu, nie wiem, Nowoczesnej swego czasu również, często sprawiało, że te protesty zaczynały się zmniejszać, że ta energia już nie była taka jak na samym początku. Czy pani poseł nie uważa, że pokazywa się na tym pierwszym planie polityków po jakimś czasie protestów przysporzy mniejszego oddziaływania właśnie tym osobom protestującym, że wypali po jakimś czasie energię osób, które protestują, kobiet, które protestują w tym momencie? Po pierwsze, pamiętam, a protesty w Polsce są wpisane w kulturę zgadzania się z rządzącymi, bo one były i za SLD, i za Platformę Obywatelską, PSL-u i teraz. I pamiętam, jak w protestach również uczestniczyli politycy PiS-u za czasu, kiedy my rządziliśmy. No, wydaje mi się, że to jest trudno, to źle, nie można tego negatywnie oceniać, ponieważ jednak posłowie, politycy reprezentują Polaków, reprezentują naród. W związku z tym nie można odwracać się plecami od osób, które... Ale ja nie mówię o tym, pani poseł, bo jedno to jest wspierać protesty, ale drugie to jest próbować coś ugrać na tym politycznie i stawać się gdzieś liderem tych protestów, wykorzystywać protesty do własnych celów. I ja mam wrażenie, że często w Polsce, czy to przy takich, czy innych protestach, właśnie to ma miejsce ze strony polityków, co negatywnie wpływa później na same protesty i ich przekaz. No, nie zgodziłabym się z panem, bo język nie tylko ten wymawiany, werbalny, ale również w ogóle język związany z poszczególnymi działaniami, język siły jest językiem, który dzisiaj tylko taki język szanują rządzący. Proszę zauważyć, że protest rolników, ludowców i wielu innych organizacji przyniósł efekt, bo jeżeli prawdą jest, że nie będzie dalej procedowana ustawa piątka Kaczyńskiego, to znaczy, że takie protesty mają sens, że to ma znaczenie, że presja ma sens. Ja bardzo żałuję, że Polacy muszą być do tego, jakby są do tego sprowokowani, że w czasie pandemii jest to szczególnie okrutne wywoływanie takich tematów. Natomiast co mamy powiedzieć my, kobiety, matki, kiedy tak naprawdę ktoś łamie dzisiaj prawa, które funkcjonowały przez ostatnie 30 lat. 27 lat temu one zostały i tak ograniczone. Te prawa zostają nam odebrane. Co mają powiedzieć rolnicy, którym
odbiera się prawo tak naprawdę do egzystencji, do funkcjonowania. Niestety tutaj mamy do czynienia z pewną determinacją, z po prostu czasami też spójrzcie na całość, no bo chodzi o tak naprawdę przyszłość nie tylko naszą, ale przyszłość naszych dzieci, przyszłość w ogóle norm i praw, które mają być realizowane. Pani poseł, a czy widzi pani poseł jakąś szansę na, nie wiem, spokojną, merytoryczną debatę po tym, jak ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie został jeszcze opublikowany, jak pojawiła się ta propozycja ze strony pana prezydenta Andrzeja Dudy? Czy to jest możliwość do tego, żeby właśnie usiąść, porozmawiać i być może wypracować nowy kompromis aborcyjny? No, w sprawie propozycji pana Andrzeja Dudy, moim zdaniem, w mojej ocenie nie ma o czym rozmawiać, ponieważ ona nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa. Proszę pamiętać, że 88% społeczeństwa jest przeciwko zaostrzeniu ustawy aborcyjnej, a taką jest właśnie ta, która prezentowana jest przez pana prezydenta Dudę. Natomiast co do w ogóle dyskusji, która jest potrzebna, oczywiście potrzebna jest zmiana konstytucji i wielomiesięczna dyskusja, ale dzisiaj mam takie nieodparte wrażenie, że rządzący nie chcą rozmawiać opozycją, nie chcą rozmawiać z Koalicją Polską. Mówicie cały czas państwo, że my przeszkadzamy, tylko przeszkadzamy. W związku z tym też dobrze było, gdybyście się zdecydowali, czy chcecie przyjąć, czy rozmawiać o naszych postulatach, wziąć je na serio, czy jak za każdym razem wyrzucić je do kosza, no bo tak robicie z naszymi propozycjami. To teraz pytanie do pana posła, dlaczego Zjednoczonej Prawicy przeszkadza Koalicja Polska w takim razie? Dlaczego państwo nie chcą rozmawiać? Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, rząd Zjednoczonej Prawicy rozumie tylko język siły? Tak przynajmniej sugeruje pani poseł. Jak pan poseł Kamil Burtniczuk na to odpowie? Znaczy, ja się nie zgadzam z tymi ocenami przede wszystkim. To nie jest tak, że rząd rozumie tylko i wyłącznie język siły, bo rząd jest zawsze otwarty na argumenty. To nie jest tak, że nie chcemy rozmawiać z Koalicją Polską, czy z PSL-em, czy z politykami partii Kukiz, czy Stowarzyszenia Kukiz ciągle, to było jeszcze formalnie. Ja sam rozmawiałem z państwem w czasie kryzysu dotyczącego terminu wyborów i szukaliśmy tutaj poparcia dla naszej inicjatywy zmiany konstytucji wówczas. No dzisiaj państwo proponujecie zmianę konstytucji w kwestii, która jest znacznie bardziej drażliwa niż wówczas, bo ta nasza propozycja była czysto techniczna i sprowadzała się do tego, żebyśmy znaleźli zgodne z prawem rozwiązanie na organizację wyborów w czasie po pandemii. No wówczas z państwa strony wielkiego entuzjazmu do tych rozmów nie widziałem. W każdym razie nie było gotowości poparcia tej naszej inicjatywy, a uczestniczyłem w tych rozmowach bezpośrednio. Jeszcze raz powtórzę. Dzisiaj państwo proponujecie zmianę w konstytucji, a my proponujemy, bo to, co zaproponował prezydent, to jest w dużej mierze kopia naszych propozycji, które stawiamy niemalże od pierwszego dnia tych protestów, czyli za chwilę po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Doszczegółowienie kwestii wad letalnych, ponieważ to jest rzecz, która jest najbardziej kontrowersyjna w tym orzeczeniu. Panie pośle, ale ja tutaj na moment wejdę w słowo. Zdaje się, że tej propozycji ze strony pana prezydenta poza Zjednoczoną Prawicą no nikt nie chce, ani Lewica, ani, jak tu słyszymy, Koalicja Polska, ani Konfederacja pewnie, więc no chyba ta propozycja pana prezydenta no pozostaje bez jakiegoś większego entuzjazmu i odzewu ze strony opozycji. Panie pośle. Panie pośle, czy się słyszymy? To się okaże w głosowaniu. Ja pana słyszę. Mam nadzieję, że pan mnie tak, słyszy. Tak, już teraz tak. Także więc ja prosiłbym opozycję o to, no bo przecież nie mogę opozycji niczego polecać, ale prosiłbym, żeby przemyśleć tę sprawę i przyjrzeć się tej propozycji, ponieważ ona jest moim zdaniem dobra. Proszę wziąć pod uwagę sytuację, w jakiej się znajdujemy. Zmiana konstytucji w tym Sejmie jest w mojej ocenie, ale i w ocenie w większości pozostałych polityków, nierealna. W związku z czym mamy taką sytuację, że jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i wiemy, że ono jest takie, jakie jest i byłoby takie w każdym innym składzie, bo zapisy konstytucji są takie, a nie inne, które usuwa de facto w momencie publikacji tego orzeczenia z polskiego systemu prawnego tę trzecią przesłankę dotyczącą nieodwracalnego uszkodzenia płodu, która to przesłanka była wykorzystywana w sposób absolutnie niezgodny z intencjami prawodawców z 93 roku do selekcji eugenicznej, czyli w dużej mierze do zabijania. Drodzy państwo, musimy kończyć naszą rozmowę. Bardzo doszczegółowienie tej przesłanki. Bardzo serdecznie dziękuję moimi państwa gościom, którymi byli pan poseł Kamil Burtniczuk, Porozumienie Zjednoczona Prawica, i pani poseł Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dziękuję serdecznie państwu, życzę dobrego dnia, zdrowia, a państwa, drodzy widzowie, zachęcam do pozostania oczywiście z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl. Kolejny temat, kolejne gorące pytanie za chwilę już na naszej antenie.